mój własny jednorożec. Jaki śliczny. Pokoloruję go. Gdzieś tu mam mazaki. W co ja rękę włożyłam? Tusz się rozlał? To się nie nadaje. Mamo! Co się stało, skarbie? Spójrz na moje mazaki. Och, kochanie, już dobrze. Mama coś zaradzi? Najpierw posprzątamy. Masz brudne rączki. Może plecak? To nie działa! Poczekaj, kupię ci nowy. Gdzie mój telefon? Wow, strasznie drogi ten plecak. Poradzimy sobie. Sprawdzę, ile mam pieniędzy. Oj! Wiedziałam, że to zbyt piękne! Serce mi pęka, jak płaczę. Poczekaj, chyba wiem, jak to naprawić. Może się uda. Ukryjemy plamę. Potrzebny jest kolorowy filc. Wycinamy części jednorożca i smarujemy klejem po całej długości. Teraz przyklejamy do plecaka. Przyklejamy części tak, żeby powstał jednorożec, aż przykryjemy plamę. Na koniec oczy. Jednorożce mają piękne rzęsy. Ładne, prawda? Cześć, kochanie, jak się masz? Udało mi się umyć ręce. Mama zrobiła to. Wow! Plecak z jednorożcem! Wspaniały! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Doskonały! Zatrzymaj się! Muszę sprawdzić twoją książkę. Aha! Wiesz, że na lekcjach magii jedzenie jest zabronione? Informują o tym nawet znaki. Natychmiast pozbądź się tych przekąsek. Zobaczymy, co tu chowasz. O nie, moje słodycze i przekąski. Głupiec! Magii nie oszukasz! Chcesz, żebym zamienił cię w traszkę? Mów! O, profesor ma chyba dzisiaj zły dzień. Ale ja nie chcę wyrzucać moich batoników. Chwila, już wiem, kapelusz. Okej, przyda się kawałek dwustronnej taśmy. Przyczepię go do wnętrza kapelusza. A teraz czas na snickersy. Na taśmie zmieszczą się aż 4, ale można mieć jeszcze więcej. Proszę stać. Czy ukrywasz jakieś jedzenie? A co masz pod kapeluszem? Zdejmiemy go i zobaczymy. Ha, chyba nic tu nie ma. Och, mam nadzieję, że nie sprawdzi w środku. Wygląda na to, że jesteś czysta. Ci uczniowie zawsze myślą, że są mądrzejsi niż ja. Nikt nie patrzy, więc teraz mam szansę. Czas na przekąskę. Ale pyszne! Tego mi było trzeba! O kurczę! Jak ona przemyciła batoniki? To nie fair! Za dużo drzew w tym lesie! O! Która godzina? O, matko! Zobaczmy, wszyscy gotowi do lekcji? Chyba jednak nie. W porządku, zaczynajmy. Mam dla was cyrkle. Narysujcie takie okręgi jak na tablicy. Kumają? Niech każdy weźmie jeden i marsz do pracy. O, matko, że też musimy się uczyć na lekcjach. Weźcie po cyrklu i róbcie, co mówię. Hej, zaraz, zabrakło dla mnie? Co? Jak to? Nauczycielka zasnęła? Co mam teraz zrobić? Co za katastrofa? Jak z tego wybrnę? Jak narysować okrąg bez cyrkla? Z przyborów mam tylko tę linijkę. Nie rozumiem, jak to działa. Ten złom w ogóle nie działa. Nie narysuję nim okręgu. Co u licha? Jake ma cyrkiel, ale w ogóle sobie nie radzi. To frustrujące. Nie wiem, jak się tym posługiwać. O, co za męka. Wow, ona też nie potrafi. Hej, już wiem, co zrobię. Otworzę to i spróbuję. Udało się. No dobra, może wymyślę coś z linijką. Będę ją przesuwać. Oj, nie, to w ogóle nic nie dało. A może uda mi się bez linijki? To nie ma sensu. Dalej, linijko, pomóż mi. Ha, chyba wiem, co zrobię. Oznaczę linijkę co 2 centymetry na całej długości. Świetnie, a teraz zrobię otwory w zaznaczonych miejscach.
Doskonale! Teraz wypróbuję ten sposób. Położę linijkę i włożę ołówek w środkowy otwór. A teraz obrocik. Przełożę rękę i dokończę rysować. Gotowe! Udało się! O, Rety! To naprawdę idealny okrąg! Zaraz! Teraz daje mi pani cyrkiel? To się sorka obudziła. Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak, dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Cii, przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. Nareszcie w domu. Co za dzień? Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol. Wow! Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi. O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą. A w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia. Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój! He? Czemu? Użyj tego! Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę. Wow! Świetny pomysł! Uważaj! O, przepraszam! Ach, wracam po latarkę. Jak widzicie, kolory tego obrazu są boskie.
Przywołują letnie noce i całą tę pokusę. Okej, jesteś gotowa? Zaczynajmy. Nic się nie martwcie, jestem cała. Sztuka bywa groźna. Skupcie się teraz na waszych płótnach. Gdybyście mieli jakieś pytania, wiecie gdzie mnie szukać? No dobrze, pora stworzyć prawdziwe arcydzieło. Ekstra, wybrałam świetne kolory. Będzie jeszcze lepiej, jak dodam więcej. Och, kolory. Dawać mi je wszystkie. Więcej. Te i jeszcze te. Tak, o to chodzi. Pięknie, pięknie powiadam. Tak, taką pasję chcę widzieć na moich zajęciach. Wygląda na to, że skończył mi się tusz. Wezmę inny pisak. Gdzie one się podziały? Zabrała wszystkie? I co ja mam teraz niby zrobić? Jeszcze trochę tutaj. Tak, wybornie. To niedorzeczne. Jak mam pracować bez żadnych narzędzi? Chwila. Chyba mam pewien pomysł. Sprawdźmy, czy się uda. Uwielbiam te kolorowanki. Tylko ostrożnie. Potrzebuję ich. Och. O, przesłyszało mi się. Gdzie są moje patyczki? Uszy mnie swędzą. O nie, o nie. Spokojnie, tylko spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Na szczęście mam zapas. Już dobrze. Okej, pierwsza część planu zakończona sukcesem. Do dzieła! Najpierw owinę patyczek bibułą. O tak, dookoła. Czas na taśmę łasi. Podoba mi się ta fioletowa w kropki. Śliczna. Owijamy nią patyczek. Wygląda świetnie. Teraz przyda się kolor. Barwnik spożywczy jak znalazł. Zanurzamy bawełnianą końcówkę w barwniku. I testujemy na tym kawałku papieru. I znów mogę tworzyć. Jeden to za mało. Zrobię całą tęczę. Dobra, wracam do pracy. Hej, obrazie! Tęskniłeś? Patrz, co tu mam! Nie ma co! Jestem artystycznym geniuszem! To będzie moje największe dzieło! No dobrze, zobaczmy, co tam stworzyliście! To mój! Jestem z niego dumna! Mój wyraża lęk, który czujemy na ciemnej klatce schodowej. Dobrze, niech no rzucę okiem. Widzę, że użyłaś pomarańczowego, żeby przełamać niebieski. A u ciebie mamy całą paradę kresek. O, co to? Skąd się wzięły te pisaki? Wspaniałe! Świetna robota, kochana. Pożyczę go sobie, jeśli pozwolisz. O, pewnie, żaden problem. A właśnie, pracowałam nad wpisem do pamiętnika. O, matko, co ja wyprawiam? Dziś połączymy te dwa jednorożce węzłem małżeńskim. Kocham cię. O, matko, jakie to piękne. Jeśli nie ma sprzeciwu, można założyć obrączki. Obrączka, racja. Matko święta, gdzie ona? Myślałem, że mam ją w kieszeni. Nawaliłem. Nie mam obrączki. Co tu się dzieje? A? O, matko, nie ma obrączki. Poczekaj, wymyślę coś. Ślub marzeń skończy się klapą. Muszę coś zrobić. Mój naszyjnik. Dajcie mi chwilę. Mam koraliki i prostownicę do włosów. Owinę ją papierem do pieczenia. Świetnie, ułożę je jak tęczę. I ścisnę. Proszę, koraliki zaczynają się roztapiać. Super, tak stopione i spłaszczone zwinę jak pierścionki. Bardzo ładne. Teraz założę je na palce. Proszę, idzie mi naprawdę nieźle. Pasują jak ulał. Jestem genialna. Pora uratować ślub. Pst. Proszę. Tak, mam je. Wow, tęczowe obrączki, świetnie. Dobrze, obrączki gotowe. Daj mi rękę. Mówiłem, że cię nie zawiodę. Ogłaszam was panem i panią jednorożec. Wesele! DJ daje niezłego czadu. Nareszcie plastyka. Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej.
Dzięki! O nie, wciąż drukuję! Cii, przestań! Co? Nic tu nie ma! Nie znoszę plastyki! Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Pst. Co to za dziwoląg? To się wam przyda! Matma, angielski, odpowiedzi! Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać! Oczywiście! Sprawdzę, co mam! Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi! Jaki szykowny! Dzięki! Kolejny zadowolony klient! Cześć! Pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko! To takie ekscytujące! Najsprytniejsza gumka na rynku! To lepsze niż zakuwanie! Też chcę kupić ściągę! Muszę mieć jakieś słodycze! Niewiele za to kupię! Przepraszam, co za to dostanę? Pff, śmiechu warte! Spadaj! Fikołek na ninja! Możesz pójść! Świetnie! Co teraz zrobię? Zaraz! Mam pomysł! Warto spróbować! Założę etui na ekran i mogę przewijać! Dobra, idę! Zero ściągania na moich lekcjach! Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce. Ohyda. Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Ale się wyspałam. Gdzie pasta do zębów? O, jest. Zaraz, w środku coś jest. Ciekawe, co takiego. Odetnijcie końcówkę tubki. Teraz wyciśnijcie zawartość. Ile pasty do zębów? I coś jeszcze. Zróbmy z tym porządek. Wycieramy chusteczką. O, jaki śliczny. Cześć, psinko. Zdejmijcie nakrętkę i zamontujcie pieska. Fajny dozownik pasty. Wow, świetny. Dawaj, właź do środka. Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się. Już prawie... w końcu. Myślałam, że nigdy... Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow! Jaki porządek! Cudownie, dzięki, jesteś super! Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups. Udaj, że nie widziałaś. Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, matko, matko. Nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie. Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa.
Dobrze, pora zaczynać test. Czas, start! Okej, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Oho, co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam, ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan. Nawet o tym nie myśl? Zabieram to. Serio? Ona jest jak ninja. Co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda. Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Czad! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Jesteś taki przystojny. Helona, pięknie wyglądasz. Co za żenada. Idzie ci nada. Mam dość. Codziennie robicie to samo. Ty weź wyluzuj, nic nie robimy. Mam pomysł. Porozmawiam z Kevinem tak, żeby nie złościć Cheryl. Najpierw zakleję notatnik taśmą. To wystarczy. Potem wytnę kwadrat w gąbki. Właśnie tak. Teraz nałożę klej na gąbkę. Nie trzeba wiele. I przykleję gąbkę do mazaka. Napiszę wiadomość do Kevina. Proszę. Podaj to Kevinowi. Do ciebie. Weź sobie. Super. Odpowiem jej. Tak ma być lepiej? Jesteście u pani! Sorko! Ja to wezmę. Szybko, ścieramy. Byle do wieczora. Dawaj to, Sorko! Sorka spojrzy. Tak, Cheryl? Piszą wiadomości. Ale przecież tu była. Ech, nie marnuj mojego czasu, dziecko. Widziałam na własne oczy. O nie, mój test. Nie znam go. Nie! Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Nudzi mi się. Próbuję się skupić. To takie ciekawe. Dobra, notatki gotowe. Ale z ciebie, Kujon? Nic z tego nie rozumiem. Kto zna odpowiedź? Jennifer? Ach, nieważne. Wendy? Ach, okej. Dziękuję. Teraz mam szansę. O, nie wiedziałam tego. O nie, katastrofa. Popisałam jej zeszyt. Zauważę, że od niej ściągałam. Muszę coś z tym zrobić. Przepiszę jej notatki z tyłu zeszytu. Nic nie zauważy. Co ona robi? Na pewno nie jest to związane z lekcją. Dobra, ostatnia sprawa. Muszę narysować głupi okrąg. Och, mogłam uważać na plastyce. Co się dzieje? Czy ona się uczy? Obrysuję tę taśmę? I będę miała idealny okrąg? Albo i nie. Ciężko się na to patrzy. Kontynuuj. O, już wiem. Użyję monety. Powoli. Czemu to takie trudne? Przecież to tylko kółko. Znajdę coś innego. Może te nożyczki? Powinno zadziałać. Warto spróbować. Położę je na biurku.
Jeden z uchwytów posmaruję klejem. Przykleję do niego ołówek. Chyba jest okej. Teraz okrąg będzie idealny. Nożyczki działają niczym cyrkiel. Wystarczy je obrócić. Udało się! Dzięki! Brawo, Wendy! Jennifer? Nieważne. To było fajne. Oby nic nie zauważyła. Zaraz, coś jest nie tak. O nie, już wie. Tu są jakieś paprochy. Uff, całe szczęście, że mam ten cyrkiel. Żartujesz sobie? Ale... no cóż, nienawidzę tego przedmiotu. Czekaj, wiedziałaś o sprawdzianie? Pst! Co to za dziwoląg? To się wam przyda! Matma, angielski, odpowiedzi! Przekonałeś mnie? Najpierw zapłać! Oczywiście! Sprawdzę, co mam! Czy to wystarczy? Proszę, modny i ma wszystkie odpowiedzi! Jaki szykowny! Dzięki! Kolejny zadowolony klient! Cześć! Pomożesz mi? Z twoim stylem może być ciężko! To takie ekscytujące! Najsprytniejsza gumka na rynku! To lepsze niż zakuwanie! Też chcę kupić ściągę. Muszę mieć jakieś słodycze. Niewiele za to kupię. Przepraszam, co za to dostanę? Śmiechu warte! Spadaj! Fikołek na ninja! Możesz pójść. Świetnie. Co teraz zrobię? Zaraz. Mam pomysł. Warto spróbować. Założę etui na ekran i mogę przewijać. Dobra, idę. Zero ściągania na moich lekcjach. Zrozumiano? Lepiej to schowam. Ciekawe, co skaner powie. Niedobrze. Wiedziałam. Ściąga. I to na gumce. Ohyda. Muszę tak robić na każdym teście. A co mamy tutaj? Nikt nie oszuka skanera. Odpowiedzi w kapeluszu. Ach, wpadłam. Na razie nieźle. Sorka idzie. Na pewno znajdę tu ściągę. Tylko nie piszcz. Co? Chyba się zepsuł. Żadnej ściągi. Zuch, dziewczyna. Poddaję się. Luna! Och, nie strasz mnie. Cześć! Dobra, chodź no tu. Odrabiam lekcję, okej? Dobrze. Ja porysuję. Świetnie. O, piękny rysunek. To domek. Już kończę. Ja też. Patrz, Luno. Co ty robisz? O, to nie moja wina. Wszystko porysowałaś. Wybacz, ale są ładne. Zniszczone. O, Rety. I co ja zrobię? Zaraz. Atrament może się przydać. Przykryję to własnym dziełem. Najpierw naklejamy kartkę i rysujemy mazakami taki wzorek. Użyjcie różnych barw, żeby było ładnie. Super, ale to nie koniec. Teraz plastikowa torba. Wlewamy atrament. Lejcie ostrożnie. Potem zamykamy torebkę, kładziemy na zeszycie i rozprowadzamy atrament. Bierzemy filc i robimy taką rameczkę. Teraz przyklejamy do okładki. Świetny sposób na nudę. Genialny pomysł. Nic nie robię, słowo. Już dobrze. Spójrz. To dla mnie? Jasne. O, ale fajne. Uf. Zobacz, jakie robię kształty. Dzięki, Luno. Ale nudy. O, dobry. Bonjour. Narysuj to. Śmiało. Tę rzeźbę? Tak. Wyraź siebie. Okej. Proszę bardzo. Damy radę. To do dzieła.
Okropne te usta. To jeszcze szkic. Nie, zacznij od nowa. Łatwo krytykować. Zetrę ten fragment. No to jeszcze raz. Całkiem niezłe. Nadaje się do galerii. Matko, jak blisko. Nie podoba mi się. Ta. Podobno miałam wyrazić siebie. Tym razem mi się uda. Od razu lepiej. Aha, co znowu? Jeszcze raz. To chyba jakieś jaja. Moja gumka. Całkiem wytarta. Już wiem. Co znowu? Na pewno coś tu znajdę. To jest do czyszczenia, prawda? Na pewno łaskocze. Dalej. Skąd to się wzięło? Bez sensu. No, to na pewno zadziała. Niezwykle pomysłowe. O! Pierwszy raz widzę coś takiego. No dobrze, zaczynam od nowa. Jak mi idzie? Niech no spojrzę. Proszę bardzo. O, widzę. Aha. Teraz sprawdzę rzeźbę. Ciekawe. Denerwuję się. Czas na ocenę. Strasznie to trudne. Nie wierzę, że to robię. Piątka z plusem. Świetny. No i proszę. Drodzy uczniowie, czy ten płótan nie jest świetny? Trzyma się cały dzień. Chodź, zróbmy sobie razem zdjęcie. W ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Oho! Essie? Cheryl? Dość. Proszę się natychmiast rozsiąść. Nie, nie odchodź ode mnie. Będę za tobą tęsknić, Cheryl. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Właśnie. Lekcje są na naukę. Psst, psst. Co? Czego chcesz? Możemy rozmawiać przez telefon. Dobrze. Genialny pomysł. Już wyjmuję. Stać.